Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam ekwipunki widzów, czyli Wasze ekwipunki, z którymi zgłosiliście się na moim Discordzie. Zapraszam Was do oglądania. A więc zacznijmy sobie od Juleczki Babeczki, która tutaj ma dość bardzo dużo naklejek. Ogólna wartość ekwipunku to jest w cenach steamowych 70 zł około. No i przyjrzyjmy się dokładnie, jakie tutaj mamy naklejeczki. Mamy tutaj ogólnie najwięcej naklejek z RMR-a. Chyba nawet wszystkie będą z RMR-a. No one kiedyś na wartości na pewno zyskają, więc w sumie bardzo dobrze byłoby je trzymać. Aczkolwiek wiem, że Juleczka nie trzyma tych naklejek, tylko wszystkie daje w donatach Maktomikowi. No i jak widzimy, mamy tutaj w sumie skiny, które były u mnie w zestawieniu. Wszystkie skiny, które tutaj są, były u mnie w zestawieniu. Oczywiście kapilary, które są naprawdę śliczne i za tą cenę naprawdę bardzo są fajne. Mamy tego uspa, który mi się bardzo podobał. Albo Juleczka zrobiła to specjalnie, albo mamy bardzo podobny kust. No i mamy więcej naklejek. No, a i tutaj mamy jeszcze piękną emeczkę, którą sam posiadam. No i jeszcze naklejka Virtus Pro, no szkoda, że już nie tego starego. No ale to i tak sentymentalnie Virtus Pro w naszych sercach. No i co, naprawdę fajne bronie. Super, że są jakby skiny z mojego zestawienia, no i co. No i lecimy dalej. Teraz przejdźmy do Dawida Kubickiego, który no już tutaj ma konkrety, ekwipunek co wartość około 500 zł. No i startujemy standardowo, jak będzie u każdego w sumie, naklejkami z RMR-a. Tutaj mamy jakieś P2000. Co tu mamy dalej? Mamy AWP-kę Skóra Węża, jakiś P90, Gailek. O, bardzo ładna emeczka, bardzo ładna. A, że 61 zł ona kosztuje, bardzo ładna emka. Do Maka też bardzo fajny skin. Dobra, lecimy dalej. Digielek, bardzo ładny. No i Gloczek, super. No, tutaj już widać konkrety. Cały czas dużo naklejek z RMR-a. Tu mamy nawet jeszcze pojemniczek. Tutaj jakiś skaucik. O, AWP-ki kapilary. Bardzo fajne AWP-y. Lecimy dalej. Tu mamy obrzyna, też bardzo ładny obrzyn. Mnóstwo naklejek, naprawdę mnóstwo naklejek. No, jak ceny naklejek pójdą w górę, no to tu będzie zarobiony Dawid. Lecimy. Jakieś skiny jeszcze ciekawe, czy tu będą. No i jest Hyper Bestia M4. Dobra. Czy jeszcze znajdziemy jakiegoś fajnego skina tutaj? O, uspa znaleźliśmy, bardzo ładnego. Kora mózgowa jest naprawdę ładnym skinem do uspa. No i mamy skiny do agentów jakieś. Tu mamy kałaszka jakiegoś. No i to na koniec. No to podsumowując, bardzo dużo naklejek. No i bardzo fajne skiny do niektórych broni. No tak jak MK. No bardzo ładne. Tak jak do uspa. Super, no i na pewno będzie tutaj Dawid przez te naklejki zarobiony. No i teraz ekwipunek Adeko. No i startujemy od Gloczka jabłko kandyzowane. Mamy bardzo ładną AWP-kę kapilarę. Chyba każdy ma kapilarę, jak gra AWP-o, ma chce jakiś tańszy skin. No i wartość ekwipunku, bo tu należy to oczywiście zaznaczyć, 10 zł. No to już wiecie. No i mamy 5-7'a fajnego, mamy dużo graffiti, jest jakaś emeczka tajga, jest jakiś kałaszek, siatka sam. Ojej, ale na tym kałaszku jakie naklejki ma. No, na kałaszku tutaj ponaklejane z tego co widzę. No i tam już jest graffiti. No to podsumowując, z tego wszystkiego, no to najfajniejszy ten kałaszek, bo tutaj naklejeczki dosyć fajne. No, lecimy dalej. No i nie wiem, czy to będzie dzisiejszy rekordzista, ale prawdopodobnie tak, ekwipunek o wartości 53 groszy. Mamy tu przepięknego Gaila, pięknego skauta, pięknego bizona. O, tu na kałaszku będą jakieś naklejeczki. No nie, no naklejeczki tutaj całkiem tutaj hologramowa nawet, no. Tutaj też hologramy. No i mamy uspa z naklejką OG.
No, 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 naklejki fajne. No, tu naklejki, tu kolejny hologram, tu też hologram. No, tutaj fajnie. Pod względem naklejek na broniach fajnie. SG, Augi, no to już trochę klasa niższa. No i co, no? Życzę, żeby się tu jeszcze więcej namnożyło tych skinów. I lecimy dalej. No i teraz przechodzimy do konkretów, bo tutaj będzie konkretnie. Wartość ekwipunku to jest 3000 w cenach steamowych, on tutaj właśnie 3,5 dobija. No i co? Zacznijmy, bo tutaj trochę tego będzie. Mamy standardowo naklejeczki z RMR-a, dużo skrzyneczek, dużo skrzynek. No Maktą dostaje też od widzów tutaj takie donaty, na przykład od Juleczki, te naklejki tu pewnie od Julki są wszystkie. No i tu już zaczynamy. Bardzo fajny gloczek, bardzo fajny skin do postaci. No i lecymy. AK-47 Massimov, emeczka Neonoir, Kameleon, tutaj tu już troszeczkę słabiej, słabiej. No i zaczynamy z pierwszą kosą, nóż Falkion rzeź. Tak, z całkiem sympatyczną nazwą. 5-7 Baśń. No, bardzo fajny 5-7 ogólnie. 13 zł, bardzo ładny. O, a wubka kolejna. Nie, kolejna, bo to jest Neonoir. A to też jest? Aha, bo to jest ten sam ogólnie nazwa skina i to jest ten sam skin, tak? Aha. No i to 126 zł kosztuje. Konkretnie. Tutaj M4A4 zł zwój. Też konkretnie. Lecimy tutaj już trochę biedniej. Tu pewnie jakieś skiny, żeby rozdać na live'ach. Dużo naklejek. O, to są chyba skiny na live'y. Chyba nawet na pewno. Oj tak, na pewno. Fajny skaucik, smoczy ogień. No i my już tyle rzeczy tu oglądamy, a dopiero na 15 stronie jesteśmy. No tutaj akurat dużo naklejek jest. No, mówiłem, że wcześniej kolega będzie za robasem, jak to wszystko urośnie. No ale tutaj Maktom, jak te naklejki pójdą w górę, no to będzie chyba jeszcze większym zarobasem. Jeju, strasznie dużo tego jest. Masakrycznie. O, tu mamy jeszcze Hydrę, która też idzie w górę. Mamy cesarzową kałaszka. Bardzo ładny kałaszek. O! Gail za 400 zł. Jakie to normalne. Tak, no, to tutaj całkiem są rzadkie skiny. O, kolejna kosa. Nus Haken Gamma Doppler. Glock Franklin kosztuje 400 zł. Naprawdę niesamowite. O, mamy już 5-letniego weterana tutaj. Tutaj, o, jeszcze na dobitkę kałaszek sedno, Oriona jakiegoś tu jeszcze, Cyrex, to jest naklejką Iba Power, niesamowite. No i jeszcze Digielek, i tu też jakieś drobne naklejeczki, z 2015 Titan. No to też już chyba trochę warte jest. No, jakby było... Jakby był odcinek z ekwipunkiem, jakby, który byśmy oceniali, no to wydaje mi się, że miałbyś najwyższe miejsce zdecydowanie. No i teraz ekwipunek Rafalosa. Jego wartość to około 5 dyszek. Zaczynamy AK-47 Safari z naklejeczkami. O, MP5, którą rozdawałem na konkursie. Mamy tutaj sporo skrzyneczek, sporo skrzyneczek. O kurczę, nawet ma Falkiona skrzynkę. No, dobra, dużo naklejek, dużo skrzynek. A, czyli to jest ekwipunek skrzynek i naklejek. No dobra, z broni masz tylko MP5 i ten. No, czyli to będzie tryb za... Aha, bo to są ogólnie skrzynki pryzmatu. No to skrzynki pryzmatu, no masz takie skrzynki właśnie, które będą szły w górę, nie? Czyli to jest taki ekwipunek pod zarobek. Dałem 5 dych i będę zarobas. No. No i w skrócie tyle, nie ma co więcej tu mówić. No i teraz przechodzimy do Nirera, do pierwszego jego konta, bo podesłał nam dwa konta chyba. Steamowa cena ekwipunku to 250 zł, czyli coś tam już tutaj powinniśmy ciekawego znaleźć. Mamy jakieś tutaj drobne skiny, naklejeczki znowu z RMR-a, to chyba bez wyjątku każdy dzisiaj miał. Mamy jakiegoś digielka mecha, nigdy nie widziałem w ogóle tego digielka.
Tutaj mamy jakieś skiny, tutaj dużo, dużo naklejek dalej. O, mamy kałaszka, sam takiego kałaszka posiadam, bardzo fajny kałaszek, bardzo mi się on podoba. Tutaj mamy umpika ładnego. O, tu mamy fajną skórkę do postaci, nie widziałem jej tak szczerze i bardzo fajna jest. Tutaj mamy dalej naklejki. O, AWP-a, egzoszkielet, fajna, fajna. Fajnego masz maczka. No, najpiękniejszy skin do obrzyna masz, no to już jest świetnie. Więcej naklejek, tutaj mamy kolejny skin do postaci. Tutaj gloczka, sam takiego gloczka mam, jest bardzo ładny. O, jakiś usp, potworne połączenie. Nie widziałem tego uspa, bardzo fajny się wydaje. Tutaj obdrapany, bo to jest chyba... Nie jest napisane, jaki to jest stan. Tak, ale ładny się wydaje. Tu mieliśmy jeszcze emeczkę, Cyrex, no i to byłoby na tyle. No, Nirer tutaj trochę skinów już ma. No, to lecimy dalej do jego drugiego konta, zobaczymy co tam jest. No i teraz przechodzimy na kolejne konto Nirera. Tutaj ma nick Szczur, tak się ukrywa, to jest jego chyba smurf konto. No i tutaj wartość ekwipunku jest dość duża, bo to jest 6 zł 40 groszy. No, wydaje mi się, że tutaj będzie zasłużone drugie miejsce, no bo jakby wiecie, no Mac to ma trochę więcej, ale tutaj zasłużone drugie miejsce będzie. Mamy tutaj naklejkę RMR-a, bardzo ładna naklejka, piękny Negev prototyp, no, zaczynamy galancie. Błotniak Deagle, nigdy nie widziałem w ogóle tego Deagle'a, 37 aż... tych kosztuje groszy. Nie no, to drogi skin i no niespotykany w sumie. Tu mamy jeszcze emeczkę Magnes, P90 elitarny, też bardzo ładny P90. No tutaj Nirer na tym koncie mnie nieźle zaskoczył. No. No i teraz ekwipunek Chlondiego. Zacznijmy sobie od TK9. Bambuko, bardzo fajny tek. Tutaj mamy MP7 rdzeń mocy, czyli startujemy takimi dwoma zielonymi skinami. Mamy jakiegoś gloczka, nie z tego świata. Kolejny gloczek, to no kolejny gloczek, już mamy 3 gloczki na pierwszej stronie. Tutaj jeszcze emeczki jakieś takie tańsze. O, tutaj jest bardzo fajny gajlek, to jest bardzo fajny. Super obrzyn, ten skin jest prześwietny. O, egzekutor Scar20, też bardzo fajny skin, a tej MP5 nigdy nie widziałem, MP5 składak, nigdy seryjnie takiej nie widziałem. Tutaj mamy jeszcze standardowo kapsułki z RMR-a, tutaj mamy Digielka Mecha, to już chyba ktoś go dzisiaj miał, nie pamiętam. O, jest Mech M4, aha, czyli tak to działa, czyli bardzo dużo skinów jest teraz, które... A! To się jest Famas Mech. No tak, to bardzo normalne. Dobra, jakie tu naklejeczki mamy? Tak, fajne naklejeczki. MLG tu jest. No fajne, fajne. Lecimy dalej. Aha, to jest naklejka taka. Fajna naklejka w sumie. Dobra, uła! I mamy kałaszka cesarzowa. Bardzo ładny kałaszek. Mamy piękną AWP-kę prosto z fabryki, słońce w znaku lwa, bardzo ładna. Fajny 5-7, też go kiedyś miałem. Tutaj mamy jeszcze parę skinów do postaci, mamy tutaj uspa Cyrexa. No fajnie, fajnie. I mamy jeszcze jakieś odznaczki. O, i mamy jeszcze wilka polarnego Auga. Też bardzo fajny skin do Auga. No, także to wszystko, lecimy dalej. No i teraz przejdźmy do Mariusza Goboostinga, dokładnie do Kuba Jestem, bo taki jest jego nick z Discorda. Zaczynamy od kałaszka z naklejeczką Big, no i lecimy standardowo, legendy RMR-a. No i oczywiście zapomniałem, ekwipunek 200 zł, no i dobra. Mamy nadal naklejeczki z RMR-a, o mam! Ta łasiczka taka biedna wokół tych wszystkich naklejek, tych wszystkich z RMR-a, pojemników. Aha, no dobra, czyli mamy tutaj bardzo dużo pojemników. No też te pojemniki już po złoty 80 chodzą, wow. Dobra, no to z broni, no to mamy łasiczkę. I kałaszka z naklejką. No to ewidentnie to jest gracz Glocka, że kurczę sobie...
skina do Glocka ogarnął. Do żadnej innej broni nie ma oprócz tej naklejki na kałachu, a jednak Glocka sobie kupił. No, no to życzę powodzenia, żeby się te wszystkie pojemniczki zwróciły i oczywiście zwrócić to już się zwróciły, ale żeby zyskały na wartości jeszcze więcej. No i teraz przejdźmy sobie, z tego co wiem, do użytkowniczki Zero Kitku Zero, czyli na Steamie nazwa Bot Yuki. No i zaczynamy tutaj, zobaczmy jaka wartość ekwipunku, 46 zł 99 groszy. No i zacznijmy sobie od skinów, jakie widzimy na początku. Obrzyn Origami, o, rewolwer fajny w stat tracku, taki był w moim zestawieniu. Tu mamy MP5, pamiątkę. Jakie tutaj naklejeczki są? Liquid. O, dobra. Fajne naklejki. Egzoszkielet, awupka. USP. No, USP już taki trochę obdrapany w tych liściach. Tu mamy szkło ołowiowe. Bardzo fajna emeczka. Miałem ją. No i oczywiście kapilara. Kapilara, najpiękniejszy skin do awupki w tej cenie. Tutaj mam jeszcze kałaszka niezbadanego z fajnymi naklejeczkami, z tego co widzę. No i mamy to, na co wszyscy czekali, naklejki z RMR-a. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś Negevika, jakiegoś Teka. O, tu fajny gloczek jest. I to w statraku, nie no, na bogato. Dawno w ogóle broni w statraku nie widziałem kogokolwiek, a tutaj Bot Yuki jednak ma. Dobra, to tu mieliśmy w statraku broń. I jeszcze mieliśmy... Tu mieliśmy w StatTracku broń. No, dawno serio StatTracków nie widziałem. A tutaj jednak są. Dobra, no to co? Lecimy dalej. No i jeszcze sobie zobaczymy ekwipunek Flowna, który powinien już być w następnym odcinku, ale wziąłem go do tego z tego względu, że mało zgłoszeń było do pierwszego odcinka i dzięki niemu troszeczkę będziemy mieli dłuższy odcinek. Zaczynamy od miejskiego ryzyka, no i oczywiście ekwipunek 80 zł, zapominam ciągle powiedzieć, ale przejdźmy sobie lepiej do M4, która jest naprawdę ładna. Koszmar, bardzo ładna. No i standardowo wszyscy biznesmeni naklejki z RMR-a. O, i tu mamy ciekawszy skin. Mamy fajnego digielka. Mamy TK9 z wtrysk paliwa. Pięknego gloczka. Fajny skaucik. Wszystko piękne, wszystko ładne, nie? A wupkę mamy ładną. Mamy jeszcze ciekawe P90 i USP-a, który również mi się podoba. Nawet był w moim zestawieniu na odcinku. No i kałaszek elitarny. Nie wiem, mi się te kałaszki elitarne tak średnio podobają, bo w sumie jakieś takie no, nudne, takie czarne, zwykłe mi się średnio podobają. Ale mamy tutaj naklejeczkę Virtus Pro. No i na zakończenie mamy piękne graffiti spalone. Dzięki Wam za oglądanie dzisiejszego filmu, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję oraz pamiętajcie, że jeżeli chcecie się zgłosić do następnego odcinka, musicie dołączyć na mojego Discorda i na odpowiednim kanale napisać zgłoszenie, czyli po prostu link do swojego profilu Steam. Jeśli to zrobicie, na pewno znajdziecie się w kolejnym odcinku. No a teraz, tak jak Wam pisałem na Discordzie, wylosujemy sobie jedną osobę z całego odcinka, która wygra drobny upominek za to, że na nim była. Klikamy generuj i mamy 9. Pod 9 mamy Chlondiego. Serdecznie mu gratuluję. A Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Cześć!